Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na waszym ulubionym kanale. Ło, kto to powiedział? Ło! Zresztą nieważne, kto to powiedział. Ważne, że mądrego to aż miło posłuchać. I w dzisiejszym filmie na moim kanale będziemy sobie oglądać kolejny odcinek z programu Szkoła. Ile tego jeszcze zostało? Błagam, niech te odcinki szkoły się już skończą. Ale w międzyczasie, zanim się te odcinki skończą, oczywiście proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie mojego Instagrama. No i dobra, oglądajmy. Zapraszam! Patrycja Zawojska z gimnazjalnej 1A jest właścicielką świnki morskiej o imieniu Felek, którą uwielbia. Okej, już mi się ten odcinek nie podoba. No bo umówmy się, nie bez powodu narrator wspomniał o tej śwince morskiej. Oni będą coś robić ze świnką morską. Ja nie chcę, żeby jej się krzywda stała. Dziewczyna nie wie, że jej starszy brat Mariusz przyniósł potajemnie jej ukochaną świnkę do szkoły. Razem z kolegami zamierza nastraszyć zwierzątkiem uczennice z ich klasy. O tym dokładnie mówiłem! Sam jesteś głupi! Spadaj! Cześć! Chodź! Ej, Mariusz! Siema! I jak, masz to? No raczej. Pokaż! Dobra, tylko cicho! Koledzy Mariusza cieszą się, że udało im się wykraść siostrze świnkę. Nie mogą doczekać się, żeby zażartować z koleżanek. O ja pierdzielę, ale i jaja. Jezu, oni mają tam naprawdę żywą świnkę morską. Ja naprawdę teraz z całej siły liczę, że na końcu odcinka będzie informacja, że żadne zwierzę nie ucierpiało podczas nagrywania. Ja z całej siły mam nadzieję. A jakby tam jakieś dziecko ucierpiało podczas nagrywania, to nieważne, kogo to obchodzi? Ważne, że śwince się nic nie stało. Jak dziewczyny go zobaczą, to się normalnie posikają ze strachu. No ja tam nie wiem, jakbyśmy mieli szczura, to byłoby o wiele lepiej. Kurde, ta świnka morska trochę za bardzo włochata. Lepiej jakbyśmy mieli jakiegoś takiego łysego szczura. Ale spokojnie chłopaki, ja wiem jak to załatwić. To jest oczywisty żart jak coś, okej? Okay? My nie torturujemy zwierząt i nie promujemy torturowania zwierząt. Kanał La Carnu to kanał komediowy, okej? Okay? To co tutaj mówię to są żarty jak coś. Spokojnie tam, spokojnie, bo już widziałem, że część z was już chce komentarze pisać, już widziałem. Ale mamy taką świnkę morską i ma nam wystarczyć. A twoja siostra wie, że zakosiłeś jej świnkę? Ciebie porąbało? Tego Felka nie daje w ogóle nikomu dotknąć. Prawdopodobnie dlatego, że twoja siostra cię zna i wie doskonale, że chciałbyś zabrać tą świnkę do szkoły, żeby wystraszyć innych uczniów. Zresztą to dokładnie teraz robisz. Zaraz Felka? No tak ma na imię, a co ma mieć na imię? Rambo? Czekolada? Destruktor 3000! Nie no spoko, chodź. Czas, żeby dziewczyny z naszej klasy poznały pana Felka. Dobra. Moja siostra skacze wokół tej głupiej świnki, jakby to po prostu było jej dziecko. Ale przecież to głupia świnka. Ale chociaż się dzisiaj na coś przyda. Czy głupia, czy mądra ta świnka, to ja nie wiem, ale generalnie to jest żywe stworzenie. I mam jakieś takie głupie wrażenie, że żywych stworzeń chyba się nie powinno tak po prostu nosić w plecaku, no nie? A tym bardziej wykorzystywać tych zwierzątek, żeby koleżanki z klasy straszyć. Ale do tego to zaraz przejdziemy. Dobra, pilnuj. Podczas gdy koledzy Mariusza stoją na czatach, chłopak wkłada świnkę morską do plecaka jednej z uczennic, które on i jego koledzy chcą nastraszyć. No wchodź ty cholero jedna! Dobra, weszła! Feluś. Ale ty musisz go obejrzeć, on był strasznie fajny. Przecież wiesz, że nie lubię horrorów, jakieś szczury, fu! Co się dzieje, co? Jest moje bębenki! To jest, mogę nie... Jeszcze szczurkowi krzywdę zrobić! Odgrywam go pod dziewczyna się, debilu! Jo! Cisza! Co się tutaj dzieje? Słychać was na pół szkoły. O, shit, pani kłosek! Fak, idziemy stąd! Szybko! Mariusz włożył do mojego plecaka szczura! Nieprawda! Prawda, niech pani sama sprawdzi! Który to jest twój plecak? Ten! I na ziemi ten plecak leży. Czyli ona naprawdę tą świnką morską rzuciła o ziemię. Boże. No to ma być jakiś żart? Niczego tu nie ma poza twoimi. Ale przecież rzeczami. On naprawdę tutaj był, przysięgam. Był, ale się zmył, przecież widziałem jak ucieka przez drzwi. Co zrobił? A ta świnka morska przez kanały się przeciska, po czym wychodzi z błota poza murami szkoły na wolność. Fun fact! Ucieczka tej świnki morskiej była inspiracją do stworzenia filmu Skazani na Shawshank. I proszę nie googlujcie tej informacji, zaufajcie mi na słowo. A ty dokąd? Wracaj w tej chwili, zamknij te drzwi. Ale tak pomyślałem, może szczurka byłoby złapać? Tak? To zamiast myśleć, siadaj w tej chwili. Jest lekcja i nie zamierzamy jej tracić na gonienie za szczurem po korytarzu. Jeżeli w ogóle istnieje taki szczur, istnieje, przysięgam. Jeszcze go znajdziemy. Tak? No nie wiem.
A ja myślę, że chcieliście mi zrobić głupi dowcip. No przepraszam bardzo, komu jak komu, ale pani Kłosek akurat żartów nie robimy, bo lubimy żyć. Kawał się udał, ale felek nawiał. Ale wtopa, jak się moja siostra dowie, że zgubiłem jej świnkę, to będę mieć przerąbaną, stary. Muszę ją znaleźć. Mariusz Zawojski i jego koledzy z gimnazjalnej drugiej C nastraszyli koleżanki z klasy, podrzucając do plecaka jednej z nich świnkę morską, należącą do siostry Mariusza. Niestety w trakcie zamieszania świnka uciekła i teraz Mariusz i jego koledzy szukają jej w całej szkole. Mariusz wie, że jeśli nie uda mu się znaleźć zwierzątka, będzie miał kłopoty w domu. Ale szukaliśmy już chyba wszędzie. To poszukamy jeszcze raz. Ej, dobra, wyluzuj. Kumam, że trochę słabo, że Felek się zgubił, ale twoja siostra może kupić sobie nową świnkę morską. Ewentualnie mordziata mordo, zrób jak w serialu Zakłada Domu Asherów i po prostu kup nową świnkę morską i udawaj, że to jest ta sama. A jakby się okazało, że ta podmieniona świnka morska jest zła, zupełnie jak właśnie w serialu Zakłada Domu Asherów, to od razu nie czekaj i dzwoń po egzorcystę. Rozum, to ona musi być ta sama. Co, ta świnka jakaś ze złota jest, czy czego? Tak, a o co chodzi? O, odwal się. Pieprzone gimbusy. Patrycja ma fioła na tej głupiej śwince morskiej. Jak się dowie, że ją zgubię, to będę mieć przesrane u stary. Zabiją mnie. I teraz już, chłopie, rozumiesz, dlaczego siostra nie dopuszczała cię do świnki morskiej. Trzeba coś wymyślać, żeby uratować cię. Ty, ej, mam pomysł. Może zwabimy ją na żarcie. A z czym masz? No, masło orzechowe i dżem. Uuu, masło orzechowe i dżem, to i mnie złapałeś. Świnki morskie jedzą takie rzeczy? Na mnie nie patrzcie, ja jej nie karmię. Okej, spróbujemy. Felek, chodź, Felek. Jedzonko! Tym frajerom chyba naprawdę zależy na znalezieniu tej świnki. To się bardzo dobrze składa, bo akurat potrzebuję kasy i chyba już mam pomysł, jak ją zdobyć. Parafrazując, to się bardzo dobrze składa, bo ja kocham wykorzystywać osoby, które znalazły się w gorszej sytuacji. Oskar Kamiński z licealnej pierwszej C chce wykorzystać sytuację i wyłudzić od Mariusza pieniądze. Do pomocy postanawia namówić swojego kolegę. Z tą grę musisz do mnie wpaść. Kurde, zajebiście, ale nie teraz, sorry. Teraz jest akcja. Będzie można trochę zarobić i przy okazji, wiesz, beka będzie. Jaka akcja? Chodź. Chodzi o to, że trzech frajerów z twojej klasy szuka po szkole świnki morskiej. No tak, to jest świnka siostry Mariusza. Jak dowie się o tym, że ją zgubił, będzie miał pozamiatane. O to chodzi. Pewnie sporo zapłaci, żeby, wiesz, ją odzyskać, nie? No tak, ale czekaj, masz ją? Nie no, co ty, po co mi świnka, chłopie? Chcesz jej szukać? Proszę, nie mam czasu na takie bzdury, chcę tylko na niej zarobić. Uuu, tragedia, ktoś zgubił swoje ukochane zwierzątko, ale zamiast pomóc, zarobię na tym. Tak, dołączysz się czy nie? Ale czekaj, jak chcesz na niej zarobić, skoro jej nie masz? Ale Mariusz i jego kumple o tym nie wiedzą, debilo. Napiszemy mu SMS-a, że ją mamy i że jak chce ją odzyskać, to musi nam zapłacić, nie? A jak zapłaci, to zapomnę o sprawie, dziękujemy. Wiesz co, trochę słaba ta akcja, ja w to nie wchodzę. Jak chcesz. Ej, ale czekaj chwilę. Daj mi chociaż numer do tego Mariusza. No spoko, wyślę ci SM. Dobra, dzięki, zajebiście. No, i pamiętaj, nikomu nic nie mów. Ej, stary, do kogo ta mowa? Przecież jesteśmy kumplami, wiadomo, że cię nie wsypie, nie? Wiadomo, że cię nie wsypie, no nie? Pani Kłosek, pani Kłosek! No, siemano. No, to teraz wystarczy, żebym napisał odpowiedniego S-a do Mariusza, a kasa sama do mnie przyjdzie. Ja to jednak mam łeb do interesów. Te dolarki normalnie na ziemi leżą, tylko się schylić trzeba. Tymczasem siostra Mariusza słyszy przypadkiem rozmowę uczennic z klasy jej brata. Nastolatki rozmawiają o gryzoniu, którego znalazły w plecaku. Ale wy jesteście głupie. To nie był żaden szczur, tylko świnka morska. Sam jesteś głupi, to był szczur. Może to nie był szczur, ale Mariusz zapłaci mi za to, co mi zrobił. Sorry, o czym gadacie? Jaka świnka morska? Ej, a ty nie jesteś czasem siostrą Mariusza? No, tak. Ty jesteś siostrą tego debila? Powiedz mu, że nie zna dnia ani godziny i jego głupi koledzy też. W sumie mu tak codziennie mówię, że nie zna dnia ani godziny. Ale dobra, przekażę i po prostu dzisiaj dwa razy mu to powiem. Ej, poczekajcie, ale co on zrobił? Wziął jakąś świnkę morską i podrzucił tym kretynkom, żeby je nastraszyć. W sumie nawet dobra beka była. Taką brązową? No, taką brązową, a najlepsze jest to, że im zwiała pod koniec. Patrycja jest przerażona, bo domyśla się, że jej brat przyniósł do szkoły jej świnkę morską, a potem ją zgubił. Stary, nie jedz tego, przecież jej potrzebujemy, idzioko. Tylko gryza wziąłem, przecież wiesz, że jestem głodny. Ja się chłopaka nie czepiam, tak jak mówiłem, masło orzechowe i dżem też bym się skusił. Powiedz, że to nie Felek. Ale o co ci chodzi? Wiem, że przyniosłeś dzisiaj do szkoły świnkę morską, żeby nastraszyć jakieś dziewczyny z klasy. Ale to nie był Felek, tylko... No to nie ja. Mów prawdę. No ja ci mówię, to nie był Felek. To co to była za świnka?
To była moja świnka, Zosia. Czy wszyscy ludzie na świecie posiadają świnki morskie? Ja jestem jedyną osobą, która o tym nie wie? Tak, to świnka Dawida. No dokładnie, widzisz? To nie był Felek, tylko no, ta świnka morska Zosia. No więc nie musisz się martwić. Zobaczymy. Ej ty, młoda, gdzie ty idziesz? Do domu. I jak Felka jeszcze... tam nie będzie, to zobacz. Ale ty lekcje masz, Mamie, gdzieś idę do domu? Ej, kurde, słabo. I co teraz? Nie wiem, jak ją zatrzymać. Muszę jakąś ją przytrzymać w szkole. Stary, to weź pod kablu ją do dyra, czy do kogoś, że idzie na wagary. Mordo, wysłuchaj mojego pomysłu. Twoja siostra z połamanymi nóżkami chyba do domu nie pójdzie, no nie? No ale stary, to jest moja siostra. Ja chcę, ale ja nie mam lepszych pomysłów. Dobra, spróbuję. Mariusz nigdy jeszcze nie skarżył się na siostrę nauczycielom. Nie widzi jednak innego wyjścia, żeby zatrzymać ją w szkole. Patrycja, proszę się zatrzymać. Patrycja, zatrzymaj się i nawet nie drgnij. Pani Kłosek niczym tyranozaur reaguje na ruch. Dokąd ty się wybierasz? Ja, to znaczy... Marsz do szkoły, w tej chwili. Ale to sprawa życia i śmierci, chodzi o Felka, moją świnkę morską. No co mnie obchodzi twoja świnka, w tej chwili do szkoły, co teraz masz? Jezus Maria, jak tak kocham poziom empatii pani Kłosek. To jest wspaniała kobieta. Polski. To proszę w tej chwili do pracowni polonistycznej. Marsz. Nasłałeś na nią Kłosek? Ostro. No ale była jako pierwszą nauczycielką, więc nie miałem wyboru. Dobra, ważne, że teraz mamy czas na znalezienie Felka. Ej, co jest? Czekaj. Słuchajcie tego. Mam twoją świnkę morską. Płacisz 100 zł, albo już nigdy jej nie zobaczysz. Na długiej przerwie przybił karzyka. Żaden numerów albo świnkę oberwie. Ja pierdzielę, ktoś porwał Felka. O ja cię. Dobra, chodź szybko do szkoły. Jakim trzeba być dupkiem, żeby zabrać komuś świnkę morską i żądać za nią jeszcze okupu? Żałuję, że w ogóle przyniosłem Felka do szkoły. Miała być beka, a są same kłopoty. Mariusz Zawojski z gimnazjalnej drugiej C zgubił w szkole świnkę morską należącą do jego siostry. Chłopak dostał SMS-a od jednego z uczniów, który twierdzi, że ma świnkę i żąda 100 zł za jej oddanie. Pieniądze na okup pomagają uzbierać Mariuszowi i jego koledzy. Okup za świnkę morską. No muszę przyznać, że czegoś takiego jeszcze w programie Szkoła nie było. Skomentowałem chyba z 200 albo ze 300 odcinków, a oni nadal potrafią zaskoczyć. No kurczę, no brakuje 15 zeta. Nie wiem. Musimy się jakoś z nim dogadać, co porwał Felka. No ja nie wiem, czy będzie się chciał z nami w ogóle jeszcze dogadać. Trudno, damy radę, trzymaj to. Spoko, men, nie martw się, jakoś to załatwimy. Dokładnie. Dawaj, idziemy. Mariusz nie podejrzewa, że uczeń, który wysłał mu żądanie okupu, okłamał go i tak naprawdę nie ma świnki. Chłopak wie, że Mariuszowi bardzo zależy na jej odnalezieniu i korzysta z okazji, żeby wyłudzić od niego pieniądze. Ja się teraz serio zastanawiam, w jaki sposób ten gość wyłudzi od chłopaków pieniądze, dosłownie nie dając im nic w zamian, bo tej świnki morskiej on nie posiada. I mam taki pomysł, że w sumie równie dobrze mógłby dać im kawałek peruki, która wygląda identycznie dosłownie jak świnka morska. A umówmy się, chłopaki nie są zbyt mądre, więc raczej się nie połapią. Widzę, że z dobrą obstawą przyszedłeś, młody. Boję się. To ty, gdzie jest moja świnka? Gdzie moja kasa? Mam 85 zł, ja chcesz, to ci jutro doniosę. 85 zeta? Dawaj to, już szybko. Nic nie dostaniesz, dopóki nie udowodnisz, że masz Felka. Nie mam mowy, młody, tak? Pierwszy daję ci kasę. A skąd widzisz, że go masz? Bo ja tak mówię, nie wkurzajcie mnie, tylko dawać hajs. Nic nie dostaniesz, dopóki nie udowodnisz, że go masz. Odsuńcie się, młodzi, albo dostaniecie się po ryju. Ja nic, co mu zrobiłeś? Po ryju. Co się tutaj dzieje? Co to ma znaczyć? No bo przed panią, on nam ukradł świnkę i jeszcze nie chce jej oddać. Chciał za to 100 zł i nawet jej nie pokaże. A wiecie co, chłopaki? Obiad mi stygnie, załatwcie to sami, do widzenia. Przysięgam, byłbym najlepszym nauczycielem na świecie i tylko kilkoro uczniów by zginęło. Jakie 100 zł, o co tutaj chodzi? Proszę pani, to żarty były. Jaka świnka, jaka kasa, wcale od niej kasy nie chciałem. W ogóle o czym wy mówicie, no? O jaką świnkę chodzi? Może mi ktoś wytłumaczyć? No bo proszę panią, bo ja wtedy dorzuciłem tą świnkę do plecaka, no i ona nawiała i no i ją zgubiliśmy. Wszyscy dostajecie nagonę z zachowania, a ty, Oskar, jeszcze raz usłyszę, że wyłudzasz pieniądze od młodszych uczniów i wylądujesz u dyrektora. Czy jasno się wyraziłam? Ale przecież mówiłem pani, że to był głupi żart, no. Przysięgam. Frajer. Miasz, zobaczycie. Pani profesor, a co z Felkiem? Szukajcie sobie. Mariusz jest załamany, bo wciąż nie udało mu się znaleźć zaginionej świnki morskiej. Chłopcy nie wiedzą, że ich rozmowę słyszy przypadkiem siostra Mariusza. Mów, gdzie on jest? Ale... No, nie wiem,
uciekł nam, ale w niebu się szukamy go. Jak to wam uciekł? No wyobraź sobie, że do tej świnki morskiej przyszła jakaś kobieta na widzenie i ona przyniosła tort i w tym torcie ukryła pilnik. I Felek tym pilnikiem przepiłował kraty i uciekł. No Patrycja, nie... Patrycja, nie płacz. Patrycja, no szukamy go, nie martw się, wszystko będzie... Nie możesz tego widzieć, nawet nie wiesz, gdzie on jest. Ale znajdziemy go, spokojnie. Nienawidzę cię. Wow, twoja siostra naprawdę lubi tego Felka. No, co ty nie powiesz, co? To co teraz? Nie wiem, poszukamy go jeszcze i jeśli go nie znajdziemy, to nie wiem, napiszemy gdzieś, że ten, co go znajdzie, dostanie jakąś nagrodę. Ty dobre, i napisz, że ta nagroda to 100 zł. A resztę jakoś zbieramy. No. No i to mi się podoba, wracamy do gry. Ale ze mnie kretyn. W ogóle nie powinienem dotykać tej świnki morskiej. Nie chciałem mojej siostrze zrobić takiej przykrości. Dałem ciała, ale to naprawię. Mariusz Zawojski chce za wszelką cenę odzyskać świnkę morską swojej siostry, którą zgubił. Nastolatek zamieścił na portalu społecznościowym wpis, w którym obiecał nagrodę pieniężną dla tego, kto znajdzie zwierzątko. Poszukiwany Felek, żywy bądź martwy, nagroda 15 zł. Zachęceni tym uczniowie angażują się w poszukiwanie zaginionej świnki. Szukamy Felka, to znaczy świnki morskiej. Podobno jest gdzieś w szkole. Znowu ta świnka morska? Wy naprawdę nie macie innych rzeczy do roboty? Ale jest za nią nagroda. Mariusz Zawojski z drugiej strony płaci 100 zł za jej znalezienie. Mariusz Zawojski, tak? Kochani, naprawdę spokojnie. Posłuchajcie, ja mam w pracowni karmę dla świnek morskich. Nie wiem, może Felek na nią się da złapać. Ty, super! Dziękujemy bardzo. Nie mów mi, że ty też bierzesz udział w tym cyrku. No nie mów mi, że ty spełniasz swój nauczycielski obowiązek i interesujesz się problemami i życiem uczniów. Przepraszam cię, ale w jakim cyrku? Felek zginął, ja pomagam im go znaleźć. Tak, uczniowie naszej szkoły chyba mają lepsze rzeczy do roboty niż ganianie za świnką morską, nie uważasz? What the fuck? Nawet inni nauczyciele się boją pani Kłosek. Wiesz, uważam, że przesadzasz. Moim zdaniem lepiej, że jeśli uczniowie szukają świnki morskiej, niż żeby mieli robić inne głupoty. Aha, a to twoim zdaniem nie jest głupota, tak? Bardzo ciekawe. Gratuluję. Co się właśnie dzieje? O, Patrycja, patrz! Dostałem karmę, którą... Daj mi spokój! Weź to rozszerz. Mariusz ma nadzieję, że dzięki karmie dla zwierząt, którą dostał od Barbary Gruszki, szybko odnajdzie ukochaną świnkę swojej siostry. Tymczasem Patrycja nadal jest wściekła na brata. Właśnie! Pół szkoły go szuka, a jego ciągle nie ma! Na pewno stała mu się jakaś krzywda. Może wybiegł ze szkoły i jakiś kot go zjadł! Nieprawda, na pewno mu się tak nie stało. Nie martw się! Nic nie jest okej. I będę się dalej martwić. Jeszcze brakuje tu mojej mamy. Jak nie znajdę Felka do jej przyjazdu, to będę mieć pozamiatane. Po co Patrycja do niej dzwoniła? No wiem, że dałem ciała, ale próbuję wszystko zrobić, żeby znaleźć tę świnkę. Marta i Kasia są rozczarowane, bo nie udało im się zmusić Szymona, żeby zamieścił w internecie filmik, na którym je przeprasza. Dziewczyny są gotowe na wszystko, żeby wymusić to na chłopaku, który spotykał się z nimi obiema w tym samym czasie. I byśmy wiedzieli, o co chodzi, gdybyśmy oglądali dwie historie w odcinku. Ups! Jezu, no mi się wydaje, że już on nie doda tego filmiku do internetu. No ale musimy go jakoś zmusić, tak? Widzisz, na pewno ma jakiś słaby punkt. No na pewno, no ale... Felek! Ej, co ty robisz? O, hej, ej, nie widziałeś Felka, znaczy się świnki morskiej? Świnki? No, taki gimbus zgubił świnkę morską, która wabi się Felek i daje 100 zł za znalezienie jej. No to dlatego jest takie zamieszanie na korytarzu. No tak, 100 zł piechotą nie chodzi. Ale czekaj, ta świnka jest gdzieś w szkole, tak? Tak. Jezu, to jest idealnie. To jak będziesz ją miała, to zadzwoń do mnie, proszę cię. Ale po co? Ale po prostu zadzwoń. Jezu, chodź, musimy znaleźć Szymka, chodź. Ale po co mamy szukać tej świnki, skoro musimy znaleźć sposób, żeby Szymek nagrał ten film? Ale to świnką go zmusimy. No, ale jak? No bo patrz. Szymon strasznie boi się gryzoni. Ja parę dni temu byłam u mojego kuzyna z nim. No i właśnie mój kuzyn ma chomiki. I Szymon tak strasznie się ich boi, bo jak był mały, to go pogryzły, no i teraz ma traumę. Albo ewentualnie znajdźcie tą świnkę i oddajcie ją właścicielce i przestańcie wykorzystywać zwierzątko w swoich celach. Dlaczego każdy w tej szkole chce tą świnkę morską wykorzystać? Na serio? No naprawdę, jak będziemy miały tą świnkę, no to przecież go wystraszymy, no i nas przeprosi. Felek, jest ta cholerna świnka. Licealistki liczą, że jeśli znajdą świnkę, to uda im się nastraszyć Szymona i dzięki temu zmusić go do przeprosin. Mam cię, Felek. Co? Masz świnkę?
Oj, potrzebujemy tego futrzaka naprawdę. Ja też go potrzebuję z internetu. Ale mogę stówkę zarobić. Czekaj, stój. Czekaj, 100 złotych, tak? Oczywiście. Podamy ci pieniądze, to też świnkę. Poczekaj. No, i tak mi się to opłaca, więc... Trzymaj. Jezu, wreszcie, czekaj. Boże, to biedne zwierzątko, no nie mogę. Trzymasz? Dobra, masz. Dzięki strasznie. Dzięki, na razie. Jezu, Jezu, musimy teraz znaleźć Szymona. Ej, czekaj, wyciąg mi chustę serwą. Dobra. Marta i Kasia chcą wykorzystać fakt, że Szymon panicznie boi się gryzoni i zmusić chłopaka do nagrania filmiku z przeprosinami. No hej, Szymon! Cześć, Szymon! No to my! A patrz, co tutaj mamy! Weź to ode mnie! Weź to ode mnie! Ona jest zbyt słodka! Przestań! Ale co ty mówisz? Łagam, to nie jest śmieszne! O tej uroczej śwince morskiej? To nie jest śmieszne! Zabierz ją! Dobra, weźmiemy ją, ale najpierw masz nas przeprosić. Dobra, przepraszam, ale przepraszam! Do kamery, jeszcze raz! No teraz! Ale co? Przepraszam was! Za co? Za to, że was oszukiwałem i byłem z wami obydwiema na raz. No, a teraz pięknie obiecaj, że to się więcej nie powtórzy. Nie, weź ją, błagam! A teraz... Pamiętaj, że Felek czuwa. A wy dziewczyny, pamiętajcie, jak coś strasznie go gryzonie. No, a teraz spadaj, jazda. Jak tam? A super. A gdzie jest świnka? Jezu, gdzie jest świnka? Wypuściłam ją. O nie! A tam świnka znowu w wentylacji. Przeciska się, żeby na wolność uciec. Jezu, nigdzie jej nie ma, straciłam stówę. Sorry, nie pomyślałam. Jezu, dobra, trudno. Warto było. Szymek dostał za swoje, no i dobrze mu tak. Teraz się zastanowi dwa razy, zanim zacznie oszukiwać inne dziewczyny. Mariusz Zawojski jest załamany. Mimo, że robi wszystko, żeby odnaleźć świnkę należącą do jego siostry, zwierzątka cały czas nie ma. Chłopak zaczyna tracić nadzieję, że kiedykolwiek uda jej się znaleźć. Sam chyba w to nie wierzysz, że uda nam się znaleźć tego Felka. Chłopaki, musicie to zobaczyć. Przed chwilą jakieś laski wyrzuciły to do neta. Co ty nam pokazujesz? Popatrz, co ta laska trzyma w rękach. O kurde, to Felek! Ej ty no, musimy znaleźć te laski. Chodźcie. Albo nie, wy pójdźcie szukać dziewczyn, a ja idę do ubikacji, dobra? Okej. Okay. Dobra. Mariusz ma nadzieję, że w końcu uda mu się znaleźć ukochaną świnkę siostry, której szuka cały dzień. Feluś! Super. Co, nadal szukasz swojej świnki? Tak, a nie widzieliście gdzieś go tutaj? Chłopcu sobie na luzie do damskiej wchodzi. To jest naprawdę ciekawa szkoła. Nie, daj nam spokój. I co, będziesz teraz tak to łaził? Weź stąd wyjdź. O, mam wrażenie, że właśnie znaleźliśmy Felka. Feluś! I co mu, kretynko, zrobiłaś? Przepraszam bardzo, nadepnęłam na niego, ale nie widziałam go. O nie. O. Jesteś głupia, Feluś. Jest, masz Felka, ale co się stało? Ona go zabiła. To było niechcący. Stary, lecimy z nim do Gruszki. Jak ktoś ma pomóc, to tylko ona. Dobra, chodźcie. Mariusz boi się, że świnka morska nie żyje. W akcie desperacji chce prosić nauczycielkę biologii, żeby reanimowała zwierzątko. Mariusz liczy, że pani Gruszka zrobi śwince usta. Przepanią, niech pani go ratuje. On chyba nie żyje. No i bardzo dobrze, będzie przynajmniej święty z Karina. Kocham tą kobietę i ona jest wspaniała. A co się stało? No bo takie dwie dziewczyny wzięła i na niego nadepła. Głupia jest jakaś. Przecież widzisz, że wszystko jest w porządku, po prostu był ogłuszony. O, i sam do tych pani Gruszki wystarczył, żeby magicznie poskładać wszystkie kostki świnki morskiej, tak? Patrzcie, rusza się. Szybko, podaj to pudełko, w którym go przyniosłeś. Dobra, nie wierzę po prostu, że się udało. I z powrotem świnka do plecaka, yeah! Chciałbym powiedzieć, że w trakcie nagrywania tego odcinka żadne zwierzątko nie ucierpiało. Tylko zanieś go do weterynarza, dobrze? Żeby upewnić się, że na pewno nic mu nie jest. Tylko najpierw do mojej siostry, ale się ucieszę, że go znalazłem. No dobrze, to skoro Felek się znalazł, to może teraz wytłumaczysz mi, co to był za pomysł, żeby przynosić świnkę morską do szkoły? No bo wie pani, no bo my chcieliśmy zrobić kawał dziewczynom. No taka jedyna, co zrobiliście, to naraziliście Felka na stres i niebezpieczeństwo. No całe szczęście, że wszystko się właśnie tak skończyło. No wiem, przepraszam. Dobrze, to teraz zanieś go siostrze, bo na pewno się martwi. Dobrze. Chodź, Felek.
Mariusz jest szczęśliwy, że wszystko skończyło się dobrze i może oddać Patrycji jej świnkę morską. Patrycja, Patrycja, Patrycja! Patrz, co mam! O Boże, Feluś, nic ci nie jest? Nic ci się nie stało? O Boże, Feluś, jesteś! Nic ci się nie sta... Mariusz, dlaczego na Felku jest odcisk buta? Widzisz? Mówiłem, że go znajdę. I masz szczęście, bo inaczej byś pamiętał. Tylko, że trzeba go wziąć do weterynarza, bo był ogłuszony przez chwilę. Co takiego? No, tak się zdarzyło. Jeśli coś mu się stało, to nigdy ci tego nie wybaczę. No sorry, no Patrycja. I tak dostaniesz od mamy w domu. No jesteś kabel. Felek, jak coś, to się nie przejmuj. Do 3 razy sztuka. Może tym razem uda ci się uciec i cię nie złapią. Myślałem, że twoja siostra będzie bardziej wdzięczna. No wiem, ale już po sprawie na szczęście. Spoko, od czego ma się kumpli? Wiadomo. Wiem, że Patrycja cały czas jest na mnie wkurzona. Ale jej przejdzie. Najważniejsze, że Felek odnalazł się cały i zdrowy. Niezły z niego twardzie. Przetrwał cały dzień w naszej szkole. Może nie jest taki głupi? A to akurat trzeba przyznać. Jeżeli chłop wytrzymał cały dzień w szkole TVN-u i przeżył, to on jest nieśmiertelny. Patrycja Zawojska wciąż jest zła na swojego brata za to, że naraził jej ukochaną świnkę morską na niebezpieczeństwo. Mariusz w ramach przeprosin postanowił zrobić siostrze niespodziankę. Patrycja, otwórz. Otwórz, nie cykosz. Ale śliczny! Naprawdę jest dla mnie? Tak, trzymaj. Mariusz, kurka wodna! Ja sobie ledwo radzę z jedną świnką morską! Dosłownie uciekła mi i biegała po całej szkole! A ty mi dajesz drugą! Hej, mały! Ale jesteś ładny! Będziesz mieszkał razem z Felkiem, wiesz? To jak, wybaczysz mi? Chciałbyś. Tak szybko ci nie wybaczę. Potrzeba, Mariusz, co najmniej jeszcze 2 świnek morskich i wtedy dopiero ci siostra wybaczy. Dawaj. Dziękuję wam, kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Cardum. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszym odcinku i ewentualnie, jeżeli macie jakiś kolejny odcinek do polecenia, niekoniecznie ze szkoły, może być jakiś inny paradokument, to wyślijcie mi nazwę tego paradokumentu i numerek odcinka w wiadomości prywatnej na Instagramie. A ja się będę już z wami żegnał. Dziękuję oczywiście za oglądanie. Jak zawsze na koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejście mojego Instagrama. To był nawet spoko odcineczek, ale wydawał mi się strasznie krótki. Jakiś taki, nie wiem, że ta druga historia w tym odcinku była dłuższa. No i dobra, rzeczywiście trochę przyznaję, że spaliłem, że nie komentowałem od razu 2 historii, bo one się na końcu połączyły delikatnie. Tutaj się przyznaję, moja absolutnie wina, będę bardziej uważał następnym razem, przepraszam. No dobra, dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie, oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku jak zawsze za 2 dni o godzinie 16. Do zobaczenia.